dzisiaj chciałam z Wami troszeczkę pogadać, ponieważ w katalogu pokazał się nowy kosmetyk, jest to serum do twarzy. I w tym filmiku chciałam rozwiać Wasze wątpliwości, jeżeli takie są, na temat tego, czy taki kosmetyk jest zbędny, czy jednak jest niezbędny, czy może się po prostu przyda, jak go używać, jak go stosować. Więc jeśli macie ochotę, to w tym filmiku Wam o tym powiem, więc zapraszam. W rękach trzymam serum aktywujące młodość skóry. I jest to kosmetyk bardzo, bardzo lekki w swojej konsystencji, lekko kleisty, co jest takie normalne dla kosmetyków tego typu, ale za to bardzo szybko się wchłania i pozostawia faktycznie od razu na skórze takie uczucie nawilżenia, zrelaksowania jej, jest bardzo przyjemne. Serum to zwykle kosmetyk, który ma mocno skoncentrowane składniki aktywne, a to serum konkretnie ma po prostu wpłynąć na naszą skórę mocno nawilżająco, odżywiająco, a także przeciwzmarszczkowo po prostu. Po pierwsze, takiego serum możecie używać po prostu pod krem, po to, żeby wspomóc jego działanie, aby krem stał się jeszcze lepszy dla naszej skóry, ponieważ wiemy, że w ciągu miesiąca przychodzą takie momenty lub w ciągu sezonu, kiedy nasz ulubiony krem przestaje być tak dobry, jakbyśmy chciały i nasza skóra potrzebuje czegoś takiego ekstra, mocniejszego nawilżenia, czegoś bardziej odżywczego i wtedy właśnie bardzo przydaje się serum. Więc też fajnie używać tego regularnie, na przykład pod krem na noc, jeśli na dzień nie potrzebujecie. Czyli po pierwsze, możecie używać tego produktu po prostu pod krem, który aktualnie używacie. Wyciskamy sobie pompeczkę tego kosmetyku na dłonie, rozsmarowujemy troszeczkę między palcami i albo delikatnie wmasowujemy w całą skórę twarzy, dekoltu, szyi, albo delikatnie też wklepujemy, to już bez znaczenia. Chodzi o to, żeby dobrze rozprowadzić kosmetyk dosyć szybko, ponieważ on się też szybko wchłania. Po drugie, takiego kosmetyku możecie używać jako bazy pod makijaż. Jeśli poszukujecie bazy, która jest bazą po prostu nawilżającą, nie jest produktem, który będzie tłusty na Waszej skórze, a jednak nawilży tą skórę i sprawi, że ona nie przesuszy się z powodu makijażu, który macie ochotę sobie w danym momencie nałożyć, to serum jest właśnie świetną bazą, ponieważ nawilży skórę, dobrze się wchłonie, świetnie ją przygotuje, troszeczkę ją zmiękczy, więc ona mimo wszystko od razu po prostu będzie bardzo fajnie przygotowana właśnie pod makijaż, jeśli potrzebujecie oczywiście nawilżenia. Także to jest jeden z moich ulubionych sposobów. A ostatnim moim ulubionym sposobem używania kosmetyków tego typu to nakładanie właśnie serum pod maseczki. Jakiejkolwiek maseczki nie używacie, jeśli chciałbyście spotęgować jej działanie właśnie przeciwzmarszczkowe, nawilżające lub odżywcze, to takie serum wystarczy nałożyć pod maseczkę, a później na niego maseczkę i działanie tej maseczki też będzie bardziej zauważalne i nasza skóra będzie dużo, dużo lepiej wyglądała niż gdybyście użyły samej maseczki. Także mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku rozwiałam Wasze jakieś wątpliwości, jeśli takie były, odnośnie serum do twarzy. Podzielcie się ze mną koniecznie w komentarzach, czy używałyście już kiedyś tego typu kosmetyków. Ja się już z Wami ciepło żegnam i zapraszam Was też oczywiście na nasz kanał do oglądania filmików regularnie. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć!